No, witajcie, witajcie. Jest piątek, 9 lutego, koniec dniówki. Godzina 19 się zbliża. Nie będę wam teraz pokazywał, co nam się udało zrobić, bo to będzie zaraz w filmie, który będę montował. Bo taki mam zamiar, mam nadzieję, że go zmontuje mi jakoś tam, ten mój gniotek wyjdzie. To sobie tam pooglądacie, chociaż może tam nic spektakularnego się nie działo, ale coś tam się działo. Był taki ambitny plan, że uda się dzisiaj tego 3CX-a, co tutaj stał, co mierzyliśmy wydajność pompy, skończyć, bo towar mi przyszedł, ale niestety kurier dzisiaj tam zamiast być 11:30 był przed 15, czy tam parę minut po 15 było, więc już nie było sensu tutaj spuszczać, rozgrzebywać, bo weekend się zbliża, więc chcę trochę pogrzebać przy samochodzie, więc nie było sensu pociągnąć godzinę robotę przy tamtej maszynie i z rozgrzebaną ją tu zostawić, bo byśmy jej nie skończyli i nie dałoby się nią wyjechać. A tak to była na takim etapie zakończone w tej chwili, że dało się po prostu wsiąść i nią wyjechać na zewnątrz. Więc skupiliśmy się głównie na pracy przy Merlo i tu będzie trochę tych obrazków i to, co było tam wcześniej robione, czyli dzień wcześniej, w czwartek, to też przy Merlo jakieś roboty i zobaczycie filmy, bo już kurde sam nie pamiętam dokładnie, co tam robiliśmy. Także idę montować i przyjemnego oglądania. Aha, i tak jeszcze przy okazji odniosę się tam do jednego komentarza, bo ta maszyna, ten 3CX jeszcze poprzedni, który miał luz na zawieszeniu, w którym później nam się wybiła szyba, ale czy to już było, czy dopiero będzie teraz, to zaraz zobaczę, bo już nie pamiętam. Widzicie, jaką mam dobrą, ale krótką pamięć. I tam ktoś rzucił komentarz, że te drążki kierownicze miały taki luz i one miały luz, no, klient czy operator i klient dobrze sobie zdawali sprawę ze stanu technicznego całego tego przedniego zawieszenia. Dostałem zlecenie tylko na skasowanie luzu na sworzniu, nikt o końcówkach drążków nie mówił. Cena miała być jakby podana z góry, czego bardzo staram się unikać i tego nie robić, bo naprawdę można się często mocno przejechać, a ktoś powie, no to powiedz więcej w razie czego, no ale często jak się powie więcej, no to od razu kogoś cena z marszu zabije, więc to nie jest tak, no po prostu to musi być adekwatne do wykonanej roboty, a nie tak sobie tam rzucać kwotami. No więc generalnie mimo wszystko, generalnie podjąłem się, że tam powiedzieć jakąś cenę. No i oczywiście ta cena też się wydawała za duża, no to a nie będę jeszcze w międzyczasie wymyślał, że a pan jeszcze może drążki, a może jeszcze wymienimy olej w moście, a może jeszcze w piastach wymienimy olej, a może jeszcze to, może tamto. No przy starej maszynie to sami dobrze wiecie, można by coś robić. Poza tym te drążki uważam, że to nie jest jakieś tam wielki larum, że to nie było zrobione, bo jakby jedna praca z drugą nie miała za bardzo nic wspólnego. W każdej chwili można ten drążek odkręcić, założyć nowy, ustawić sobie tą zbieżność. Jakby ta praca, którą my robiliśmy i że żeśmy tych drążków nie wymienili, jakby nie ma jedna z drugą wspólnego, jedna drugiej nie przeszkadza, więc można było zrobić luz, można zrobić było tylko drążki, można było tylko wymienić olej w moście, w dyfrze czy w piastach, więc to są wszystko czynności, które są od siebie bezpośrednio niezależne, więc kwestia, w każdej chwili klient może tu podjechać, nawet gdzieś tam z jakiejś roboty, drążki zamówię, wymieni mu, jeżeli by chciał. Oczywiście ja, tak jak już w komentarzu tam jednemu komentującemu odpisałem, że ja na siłę nikomu nie będę wciskał jeszcze tego, śmego, owego, bo tak jak już wspominałem tu przed chwilą, w starej maszynie to naprawdę tych punktów mogło być dużo. No ale pewno ktoś powie, no drążki może ważna rzecz. No może i ważna, ale nie były znowu w jakimś agonalnym stanie, które tam zagrażają jakby bezpieczeństwu pracy maszyny czy cokolwiek, więc bez przesady. Bez przesady. Ktoś chce, zleci, ma świadomość, w jakim ma stanie sprzęt, robi. Jeżeli ktoś nie ma takiej świadomości, albo ktoś po prostu z góry, jeszcze zanim przyjedzie do majstra, już płacze i narzeka, że będzie drogo, albo że wszystko by chciał, nie wiem, regenerować, albo żeśmy tu charytatywnie coś zrobili. No sorry, tak to nie ma. Dziś praca, koszty pracy są coraz większe, minimalna krajowa rośnie, obciążenie ZUS-owskie dla przedsiębiorców rośnie, ZUS za pracowników rośnie, energia rośnie, podatek do gminy znacznie mi wzrósł, OC od firmy znacznie mi wzrosło, no więc no niestety, tego chcieliśmy. Mamy rozdawnictwo, kupa kasy rozdanej, gdzieś to wszystko musi krąg zatoczyć dookoła, wszyscy po kolei muszą swoje 5 groszy dorzucić.
No i niestety za parę złotych na godzinę pracować nie będziemy, więc ja też mam świadomość, że tak jak wspominałem, nie będę na siłę komuś tam wymyślał jeszcze zrób to, zrób to, zrób tamto, bo na koniec dnia trzeba to wszystko policzyć, a to niestety są wszystko koszty. Także dobra, koniec ględzenia, idę coś sklecić, jakiegoś gniota i żeście mieli co oglądać, to na razie. Majster Tomek montuje maszynę, właśnie już zamontował. Na następny otwór. Jo. Rzeźbić. No, także w tym tygodniu mają być jakieś części do Merlo, więc jest nadzieja, że zaczniemy w końcu ten majdan składać. O, tu jeszcze dzisiaj, wczoraj porozbezpieczałem siłownik. To jest taki żygowaty, trochę brzydki siłownik od obrotowego Puga. Ktoś to próbował rozbierać i nie dał rady. Ja na tą chwilę też nie dałem rady. Mam odkręconą kostkę, tą sterującą, wyjęte zabezpieczenie. Podłączone mieliśmy tutaj łańcuchami do koparku ładowarki. To żeśmy ją, kurde, przeciągnęli metr moją ładowarką i siłownik nie chce się rozebrać. Jest po prostu tak tam zaklepany ten cylinder na końcu, że pewno bez cięcia się nie obejdzie. Tu nam się przytrafiła brzydka historia. O, takie kawałki to wiecie, co to jest? Wiecie. Nie wiem, czy tu operator zostawił niedomknięte to okno, czy ja tu grzebałem, chociaż nie przypomnę sobie, że w ogóle te szyby otwierał, bo nie miałem potrzeby, nie miałem po co. W nocy był silny wiatr, okno widocznie było niedomknięte. Jak się otworzyło, jak tu pizgnęło w te zawiasy. I właśnie teraz szyba już się znajduje w koszu. Więc już maszyna, praktycznie przodek miała skończony. Wszystko jest zrobione, miała być dziś odbierana. I niestety musi jeszcze zostać, bo jeszcze muszę tą szybę zamontować. No co zrobić? Co zrobić? Takie historie się zdarzają. No a teraz lecę. Założyłem sobie łyżkę i lecę tutaj do mojego byłego sąsiada. Bo staw wykopał i chce ziemię gdzieś tam po działce rozbić, żebym ładował na przyczepę. On traktorem będzie to rozwoził. Także właśnie do niego się teraz wybieram. I zobaczymy, ile tej kupy tam będzie do przewiezienia. Może coś tam nagram na miejscu jeszcze. O! Byle by nie spadło. To nie ciekawe. Thank you.
Dobra, to by mieli na tyle. Zrobione. Tak. No i dobra, zrobione. A. Światełka zgasić. Światełka, bo się akumulator wyczerpie. O. O, gdzie przyjechał olej. No, przyjechały filtry. O, mamy teraz zapięte 3CX-ie. Przepływomierz. Jest prosto bezpośrednio z sekcji pompy odpowiedzialnej za zasilanie hydrauliki roboczej. Właśnie odciążamy upad, wygrzewamy. Już zaczyna łapać temperaturkę. Odciążamy w granicach 140, 150 do 180 bar. I wydajność powoli, proporcjonalnie patrząc na te. Na wzrost temperatury wydajność spada. Przy tej maszynce mamy jeszcze do zrobienia. Stopnia. Ile jest na termosie? 38. 38 to za mało. Jakiś wąż mamy do wymiany. To jest przeciekający. Tutaj te niedociskające się dociski. To ja myślę, że bym chciał właśnie zadzwonić do właściciela. Mi się wydaje, że on trochę źle sobie to dociskał. Bo generalnie, żeby one docisły, to trzeba mieć wiadomo przełącznik na zacisk i którąś funkcją maszyny, którąkolwiek zamknąć na maksa, żeby uzyskać pełne ciśnienie i wtedy one łapią jak i madło i nie puszczają. A tu jest urwana lampa, to jeszcze mamy do zrobienia. Tam z tamtej strony był. Tu jeszcze przyuważyliśmy, że jest urwana śruba zabezpieczenia. I później jeszcze jak maszyna przestanie warczeć, to wejdę pod spód i pokażę, że wał od tylnego mostu prawie odpadł. Jednej śruby nie ma, trzy pozostałe są mocno luźne i wytrzaskane. No i oberwane poduszki od skrzyni biegu. Także to tyle, co nam się udało wypatrzeć, jak wleźliśmy pod spód. No i tu, tak już chyba wspominałem wcześniej, jakiś jeden wąż jest do wymiany. Na razie tam etapinuję zamory i grzejemy ucho. Wyspawał się drugi otwór. O, tam jest ładnie wyspawany i tu jest wyspawany. I jeszcze będziemy mierzyć ten dolny, no tak też właściwie by się klasyfikował do wytaczania, bo jest też taki trochę rozkuśtany. Ale to zrobimy górny. Może w międzyczasie przyjdą sworznie, przymierzy się nowy sworzeń, zobaczymy jak będzie, nie? Także części to klient ma skołować, mają być teraz w piątek w tym tygodniu, więc już niedługo. No tu przy okazji od razu jest, był rozebrany zbiornik, wyciągnięte były filtry, bo olej jest strasznie czarny, wygląda jak pomieszany silnikowy. Tu taka ciekawostka, na dnie zbiornika pełno stalowo-brązowych biury. Właśnie kazałem zostawić te tonkowite szmatki.
Wind bardzo ssący, który idzie do pompy roboczej. Tak, zobaczcie, no jest teraz zdezelowany, bo tam naprawdę jest masakrycznie go sięgnąć, to po prostu wymysł diabła ten filtr w tym miejscu. A tu jest drugi filtr, filtr powrotny, filtr ssący, tak, filtry pójdą nowe, zbiornik będzie już właściwie jest wyczyszczony. Tam jeszcze może później dogram, bo jest na dole magnes. Będzie widać, w jakim stanie był ten magnes, jak oklejony biurami. Dobra, tam to się grzeje, bo to jeszcze chwilę potrwa. No, także tak to widzicie wygląda. Jest tyle z tym problemików. Także później jak skończy Tomek pomiar, to pokażę jeszcze, jak wyglądają poduszki skrzyni biegów i to mocowanie wału napędowego do tylnego mostu. Dobra, mamy to potestowane. Jeszcze wlezę pod spód, bo pokażę, jak tester mieści wpięty. Tu jest pompę. Tu jeszcze taka ciekawostka. Tak będę sobie sam świecił i sam będę filmował i mówił. Tu brak śruby. Zobaczcie wał. No ale by się kurwa ugruzę się na koniec dnia. No rusza się tu. Wierzcie mi na słowo, się rusza tutaj te śruby. Palcami kręcę. No także to jest do zrobienia. Tu jeszcze mieliśmy do wymiany wąż. I zaraz i tu jeszcze poduszki skrzyni biegów. Z tej strony jest oberwana i z tamtej strony tak samo. No to by się ewidentnie przydało zrobić. Też. No, tu dokręcić ten wał. To nie wiem, czy te śruby były za krótkie, bo to zobaczcie, samohamowne nakrętki, które ledwie śruby wchodzą w ten plastik, więc jakby miało się to prawo, miało prawo się to odkręcić. No, także tu by się jednak potwierdzało to, co klient tłumaczył, że jak mu się maszyna mocno grzeje, teraz mamy do ponad 50 stopni nagrzane hydraulikę i pompa przy tych obrotach, które mieliśmy ustawione, miała na jałowym biegu, czyli jak jest nieobciążona, 35 litrów. Przy obciążeniu do 180 bar spadało do 22. No to może nie jest jakaś tam tragedia, no ale to procentowo to jednak jest dość spory spadek. No i jest bardzo niestabilne ciśnienie i wydajność, że wskaźnik przepływomierza drży i to tak nieregularnie, raz drży, raz nie drży. No i to mi się potwierdziło to, co klient tłumaczył, że mu się po prostu ta maszyna niestabilnie mu się ten hydraulika zachowuje przy bardziej rozgrzanym oleju. No i to by się potwierdzało. No i tu wąż ten, co idzie od rozdzielacza przedniego do tylnego, jest do wymiany. No, nie mamy przy tej maszynie zbyt dużo roboty. Także pewno trzeba było pędzlować, żeby tutaj na placu miejsca nie zabierało, zrobić coś do zrobienia. No tu prawdopodobnie stanie na tym, że trzeba będzie po prostu zaoferować nową pompę i zaraz będę szukał, pytał, ile to kosztuje. No, maszyna jest 2004 rok, 3CX. No witajcie w tłusty czwartek. Pączki zjedzone? Pączki zjedzone. Do kawy. No, to takie coś wczoraj na koniec dnia klient przywiózł. Moz JCB 54170. I ładowarka teleskopowa. Jakiś czas temu robiliśmy tu wymianę, nie? Przy tej maszynie płosi. To była płoś lewa. Płoś lewa. Cała kompletna płoś lewa poszła. I chodziła. Teraz most się zdupił z drugiej strony. Tak upierdzielił płośkę. Jeżeli wyciągnąć nie szło, trzeba będzie ją uciąć szlifierką, bo jest tak skręcona, że nie chce wyjść tu z tej zębatki. Olej w moście spalony, tarcze trochę też. Spalone, nie? Już ta okładzina zaczyna z nich odchodzić. Widać, że to eksploatowane okrutnie musi być.
To jest taka maszyna, którą robiliśmy uszczelnianie skrzyni biegów i tam jeszcze jakieś duperele były. Ona tutaj była u nas z pół roku, już lepiej chyba będzie, nie? No ona to się z DPF-em pierdzieliła, pamiętasz? No później z DPF-em coś tam jeszcze było, był czyszczony DPF i taka ta maszyna trochę nie chce współpracować z klientem. Chociaż oni generalnie dużo jeżdżą, no te maszyny pracują na dwie zmiany tam non-stop, także to nie jest ta maszyna, która w kącie stoi, czasem jest odpalona. I tu wtedy dawaliśmy zalecenie, bo ona miała bardzo nierówne koła. Z tyłu miała dużo większe, z przodu mniejsze lub odwrotnie, już teraz nie pamiętam. A to korzystnie nie działa na cały układ różnicowy przedniego i tylnego mostu. Tak, że z lewej strony był bieżnik mniejszy, z drugiej dużo lepszy. Jakoś tak. No generalnie były koła totalnie nierównie zużyte i to tam nie było, że tam trochę przytarte, tylko to już na średnicy to mogło być w centymetrach wręcz, nie? Więc nie wiem, czy to mogła być przyczyna, że teraz druga półoś się ukręciła. No także teraz most jest rozebrany trochę więcej, dlatego że od razu dostanie nowe tarcze. Tą drugą stronę też trzeba będzie rozebrać, te drugie tarcze też trzeba będzie wymienić. Tak, tak. To już dwa komplety. Nie ma sensu, nie? Jak przyjdą, to sobie tamto złożę na... Od razu uszczelniacze do tłoków nowe też, nie? Prawdopodobnie będą pasowały te, co zamówiłem ostatnio, nie tak. To podejrzewam, że właśnie będą do tego mostu. Także może być okazja zużyć coś, co zamówiłem wcześniej do tej 520, co tu stała i nie pasowała. No i dostanie nowe uszczelniacze, się to wszystko pomyje na półośkach, na piastach. Nowe tarcze, nowe uszczelnienia do tłoków hamulców, plus znowu następna, znaczy znowu, no druga strona, prawa strona teraz będzie do wymiany. To pojedzie na mej. Półoś jest ukręcona. Tak się to urąbało. Kurwa, konstruktora ma ten materiał. Co? To słabe to raczej nie jest, to nie wiem, albo to, ja nie wiem, co to można robić, żeby aż tak. Tak to wszystko skręciło. Rozharatacz. Tylko normalnie skręciło. Tak, normalnie skręciło, zwinęło jak wiertło. No to się to wszystko zaczęło puchnąć i nie chce wyjść. Także tam zaraz będzie cięta szlifierką, żeby to rozebrać. No i tyle no. Nie wiem, może od razu nowe stworzenie na skręcie i tulejki, bo to są tanie rzeczy. Bo zamówiłem do swojego ECB, tu będzie to samo, więc może weźmiemy te moje stworzenia, ale co zamówię. No. Bo też wiem, że jak się chwila wolna trafi, to u nas też są do wymiany w naszym JCB te sworznie właśnie od tych, od drążków skrętu i tulejki. Bo już też koła dostały trochę luzu, więc trzeba zrobić, żeby się to nie trzepotało. No ale mówię, tamta maszyna nie jeździ aż tak tyle, żeby to tam było jakieś bardzo pilne. A tutaj tymi sprzętami to oni naprawdę popylają ogromnie dużo. No, się powyrywały kawałki, układziny. No i to taki temat. Taki temat. A co, trzeba będzie drugą paletę gdzieś to złożyć i znowu następne gówno rozebrane. No to mamy jeszcze w trakcie. Wczoraj była tu pomierzona. Kto? Czekam za ofertą, jeszcze nie mam oferty. Na tę pompę, bo pytałem o te poduszki skrzynie biegów i o pompę roboczą. No, także to by było na tyle w tym temacie. Tak, sprzątać. Ja to już utnij to jak tę półośkę, odstaw to i pozbierać to na drugą paletę. Tak, no to koniecznie musi być ładnie wymyte, bo to wszystko tak zafajdane jest, że szok. A kuku? Dobry. Ale będzie ładnie. Będzie ładnie, będzie sztywno. No, cały most, jak widać, rozebrany sobie tu leży. Czeka teraz na typowanie i wycenę części. CX-a mamy zakończonego, nieszczęsną szybę mamy wymienioną i teraz już nieważne, kto klamki nie domknął, czy my, czy klient, czy operator, czy cholera wie kto, nie ma to znaczenia, szyba się by wybiła tu i trzeba było wziąć to na siebie i tą szybę założyć, także
jest założona. Nówka sztuka, jest zamknięta. No a widzicie, no była taka sytuacja, że mówię, klamka na pewno była złapana, bo widziałem, że ta klamka była złapana, jak właśnie żeśmy wyjeżdżali. Ale była nieklikknięta i u góry jest jeszcze tam zabezpieczenie, taka klameczka. I tam było otwarte, tu nie było dociągnięte do końca. Podejrzewam, że tu się zrobiła lekka szpara. Wiatr od tamtej strony wiał. Okno otworzył, całe szczęście, że jak huknął tym gumowym odbojnikiem o tą szybę, że się nie zbiła ta, no bo podejrzewam, że ta już by trochę kosztowała kasy. Ta jeszcze nie była taka droga, więc jest założona. Teraz tylko czekam, aż klient kasiorę wpłaci, bo coś jest niewyrywne z tym płaceniem. No i tak powoli, powoli idzie. Zbliżamy się powoli do rozbiórki tego 4CX-a. Mam już też jakąś wycenę i kupione filtry na przegląd do Komatsu. Także te robótki idą. No tamten 3CX stanął na tym, że będzie pompa wymieniona. Tam jeszcze przy okazji, jakbyśmy pod spodem wypatrzyliśmy, że odkręcają się te śruby od wału przy tarcie ręcznego hamulca, czyli to wał napędowy, co idzie ze skrzyni do tylnego mostu, czyli po stronie po stronie tylnego mostu jedne śruby brakuje, trzy są mocno wyrlane, luźne, także to zrobimy i zabezpieczenie tam, które już chyba też pokazywałem przy sworzniu głównym podnoszenia przedniego masztu z lewej strony na głównym sworzniu jest pęknięta śruba, także widzicie, plus te poduszki skrzyni biegu, no są takie duperele, ale dość ważne, będą zrobione. Jeden wąż żeśmy wymienili, tam jeszcze jeden został, ale to jak sobie maszynę przetestujemy, jeszcze wygrzejemy, jak się pompę założy, to wtedy może jeszcze tam, z którego będzie kapało, to się odkręci, wymieni. No i tyle. No. I maszynka będzie ogarnięta, będzie jakby pozbawiona tych wszystkich takich wad. Także do zobaczenia później. No witamy, witamy. Mamy ostatni dzień tygodnia. Ostatni dzień tygodnia, bierzemy się właśnie za siłowniki od Merlo, za siłownik właściwie kopiowania, ten co tam po skosie z tyłu siedzi. To wszystko jest dobre, cylinder jest wymieniony, jak widać jest nowy. Na brudnie patrzcie, bo właśnie ten siłownik był skrobany, więc się nabrudziło. Jest nawet dość ładnie wspawany. Tulejki jakieś ktoś tu wsadził, ale tak widzicie, to wszystko jest rozwalcowane. Teraz po wybiciu tego wszystkiego, bo tu generalnie powinny być plastikowe tulejki, bo tak stosuje to Merlo i tu klient sobie zamówił całą hałdę tulejek nowych. To jest to, siłownik bardzo intensywnie przeciekał tutaj na dławnicy, w tym miejscu. I tak, na pewno uszczelniacz, który był tu, uszczelniał dławnicę z cylindrem. Tak jak widać, jest przytrzaśnięty, był uszkodzony, taki przewinięty, więc z tego się na pewno lało obficie. Mogło też tak być, że jakby był w maszynie podbudowany, ale nie, no bo aby leciał tu na połączeniu, to by leciał po cylindrze, a on leciał też tu, czyli wyciekał między tłoczyskiem a dławnicą. No i są tu uszczelnienia, tylko pytanie, czy ktoś je w ogóle założył nowe. To jest kurde twarde jak gnot. Naprawdę mało kto wymienia całe pakiety Merlo, bo one są takie bardzo, bardzo specyficzne, te pakiety. I są drogie, niedrogie. Może jakieś bardzo drogie nie są, ale są droższe niż jakby się po prostu do takiego przeciętnego siłownika zamówiło uszczelnienia w hurtowni, która taki asortyment sprzedaje. No i tak generalnie, jak będziecie kiedyś robić Merlo i chcecie zrobić to tak jak dobrze, to niestety trzeba bazować na pakietach oryginalnych, bo są jakieś takie o natłoku, jest taki dziwny pierścień prowadzący, on przychodzi tu w to miejsce. Ten pakiet uszczelnień jest też troszkę nietypowy w ogóle. Szczerze wam powiem, że ten z tym czerwonym paskiem to wygląda, jakby to ktoś dorabiał. Są firmy, które dorabiają, może by było coś tam trochę taniej. Ale wszystkich tych detali się nie dorobi, poza tym jakby miały być wszystkie dorabiane, no to też to będzie trochę kosztowe, nie ma sensu, lepiej bazować na oryginalnym pakiecie. No i jeszcze jedna ciekawostka, że tłok niby tu zabezpieczenie ma, jest otwór na zabezpieczenie, ale niestety tu zabezpieczenia
Nie było. Zabezpieczenia nie było i tłok się odkręcił normalnie ręką. Nie? Panie, zabezpieczenia? Nie było. Nie było. No, nie było zabezpieczenia i by się odkręcił tak czy tak, prędzej czy później. Spróbujemy teraz wypchnąć tę kolejkę. Zobaczcie, jaka jest bida. Tu ktoś wsadził tulejkę. Ja nie mówię, że to jest jakiś błąd, bo nie musi być oryginalna tulejka plastikowa. Może być też taka, ale widać, jak siły tu na nią działały, jak ją tutaj powypychało. Tu w ogóle wystaje. Nie wiem, po co ona wystaje. I spróbuję ją przepchnąć teraz. Mam taki fajny dymsik dorobiony do wbijania tulejek. I zobaczymy, czy to wyjdzie. Tu już widać, że ten otwór jest raczej mega jajowaty, bo tu mi zaczęła ciągnąć materiał ucha, a tu nawet nie dotyka. Więc to wszystko będzie taka bida. To będzie, panie, taka bida to wszystko, że szok. Podejrzewam, że otwór będzie jajowaty. Dobra, zmierzę sobie dokładnie średnicę otworu i średnicę zewnętrzną, czy tam ma prawo tam wejść, czy mi nie wejdzie. No i tak, na przykładzie tego naprawionego, w cudzysłowie, siłownika odkopywania Merlo, chciałbym wam pokazać, co może się składać na cenę takiej naprawy. No, tu ktoś włożył nowy cylinder, bo podejrzewam, że ten stary był zaorany zupełnie, więc jest to zrobione, nie powiem, że źle, bo jest, widać, że tu jakiś tokarz robił, co się na tym zna. Ładnie jest spawane, tu chodziła podtrzymka, gwint, wszystko elegancko się w kaluszkach rozkręcało, nie ma problemu. To wszystko widać, że raczej wymieniane nie było. Nie jest w idealnym stanie, bo ma jakieś tam drobne wady ma. I tak, wracając do kosztów naprawy takich detali, no to zaraz wam pokażę jedną rzecz. Tu będę sobie sam filmował, więc nie wiem, czy to już dobrze widać. Tu jest dół siłownika kopiowania. Suwmiarkę sobie zerujemy i mierzymy tę stronę, gdzie działają większe siły rozciągające na ten siłownik, na to gniazdo pod tulejkę. Sobie to zmierzę. 51,4. Skasuję licznik suwmiarki i mierzymy teraz w tę stronę. Jest ponad milimetr jajka. Tu. Za to tu. Tak będzie widać. Kurde, jaki temper jest ten ekran, znak wzbudzenia. Ten GoPro. Dobra, teraz tutaj zmierzę. Znowu zerujemy sobie, tam był ponad milimetr, a tu jest niestety gorzej. Dobra, zmierzymy najpierw w tej mniejszej średnicy, a zaraz wezmę sobie z drugiej strony, bo tu jak wypychałem, to się zrobiła taka zadra z brzegu. 49,70. Jeden sześćdziesiąt osiem, czyli ponad 1,5 mm. Tu jest jajo 1,5 mm, tam jest milimetr. I teraz wsadź tu po prostu. No i co sądzicie? Jak tak zrobimy, będzie dobrze? Klient będzie miał tanio. Wsadzimy tulejkę, będzie ładnie widać. Co prawda to nie jest tulejka akurat do tej główki, tylko przykładową tulejkę wziąłem w tych wymiarach, która tu jest. Chodzi o średnicę. No co, złożymy i co, ładnie, tak? Zrobione, zrobione. O, ale to jest tak. Konkretnie ta tulejka akurat jest tu z tego miejsca. No i teraz bym ją dopuknął, bo ona nawet nie wyleci. Ale to, uważacie, że można by to tak zostawić? No by trzeba te gniazda zregenerować, tak? Czyli trzeba
je wypawać i przetoczyć, uzyskać ten wymiar na zero. No, czyli siłownik, który był teoretycznie naprawiany całkiem niedawno, można by stwierdzić, że dobra, założymy nowe tulejki już tak dla świętego spokoju, żeby były. A tu się okazuje taka niespodzianka. No nic z tym nie zrobimy. No. Tak właśnie dzisiaj miałem plan, że sobie siłowniki poprzezbrajamy, powymieniamy pakiety uszczelnie, no ale niestety zrobić tego się nie da, bo trzeba najpierw te otwory zregenerować. Jak te otwory nie będą zregenerowane i tak, tu będzie problem z tymi otworami, nie wiem jeszcze jak główny siłownik masz tu. Tam właśnie się wybijają się tulejeczki, więc zobaczymy jakie tam będą dziury i siłownik od przechylania ramki, ten co jest na przodzie, wysiennika, też jest bardzo przekombinowany. No tutaj były tulejki wybite takie, tak już wspominałem, to nie mówię, że to są złe tulejki, to są bardzo dobre jakościowo tulejki, ale widzicie, rzeźba. Robione z kilku, przycinane, docinane, żeby tylko wypełnić cały ten, całą lukę, ale co z tego, jak one się deformują, rozłażą, jak jest jajowaty otwór. No, tu by trzeba teraz wziąć większą suwniarkę, sobie to pomierzyć, ale tutaj wygląda to dosyć korzystnie, więc mam nadzieję, że chociaż tu nie trzeba będzie nic cudować. I się wsadzi po prostu tulejki, o tu są te stare. Ta była sobie tu. No i to teraz cały taki luz w maszynie jakby zrobić na tip-top, każdy otwór zregenerować, to jest naprawdę masa pracy i niestety worek pieniędzy trzeba rozsupłać, żeby to zrobić. Tu ten otwór też tak mierzę, no jeszcze zobaczymy, jeszcze będziemy go jeszcze raz mierzyć dokładniejszym sprzętem, ale też wygląda to średnio korzystnie. Też jest lekkie jajko, szczególnie tu zaraz z brzegu. No i także widzicie, no, wydłuża to wszystko czas tych operacji, to wszystko trzeba poregenerować, żeby było tak jak książka pisze, znaczy, tak tego nie puścisz. Tak tego się nie da puścić do klienta, bo naprawdę wydał pieniądze spore na części oryginalne i wypadałoby teraz po prostu to zrobić tak jak książka pisze. Tak uważam. Dobra, wezmę, wybiorę oryginalne te tulejki, co tu przychodzą w te miejsca. Ta na pewno idzie tu, druga idzie od tamtej strony. Tylko do ucha muszę znaleźć właściwą, bo ta na pewno nie jest stąd, bo nie pasi. No, pakiet uszczelni od razu też przymierzę. No, także lecimy dalej z wymianą pakietów uszczelnień. Oryginalny pakiet Merlo. Siłownik wysuwania teleskopa, dławnica jest jednocześnie z bloczem linowym do lin. No i tak to wygląda, także tu trzeba stare teraz uszczelki powyciągać, założyć nowe i będzie elegancko. No, także siłownik od teleskopu lecimy ze składaniem, trochę się zmachałem, bo dźwigana rura była. Teraz muszę obracać cylindrem, żeby to się wkręciło. O, tu ten kawał gwintu musi wejść do środka. Będzie coś widać? Może będzie. Mam nadzieję, że ten gwint tam złapał. Tak przynajmniej czuję, wydaje mi się, że złapał. Coś takiego było. Coś w tym desem. No,
Tutaj jak widzicie jest tego oprzyrządowania sporo. Zblocze złożone. Teraz drugie zblocze trzeba założyć tam, liny wszystkie poprzewijać z powrotem, tak jak były. O, tu przy okazji jeszcze przelecę, tu mamy przebite tulejki w siłowniku zamykania ramki. Tu jest tuleja, tam tuleja. Z drugiej strony tak samo, tu tak samo. Tu siłownik główny też już jest poprzebijany. Tu jest jedna tuleja, tu jest druga. Tu takie wygniecenie materiału, to powstało od tego, że ktoś do tego siłownika kopiowania wsadził za długi stworzeń dorabiany. Jak się wysięgnie wkład do samego dołu, to haczy o ten stworzeń. No i tu w główce też jest nowa tulejka wsadzona. Tu widzę nabijanie hydroakumulatorów. Ktoś napisał datę. 08.08.19 roku. 50 bar dobite. Tak jak widać, siłownik poskładany. No, dostał nowe uszczelnienia na dłownicę, na tłok. No, jest to takie ukonstruowane, przekombinowane ustrojstwo. No i teraz cały ten zestaw z wężami, które jeszcze tutaj leżą, jeszcze jednego trzeba dołożyć z tamtej strony. Musi to trafić tu. No, tak czekałem na kuriera, jest już kurczę druga godzina, żeby sobie tego 3CX-a skończyć, ale niestety coś kurier dzisiaj nawala i go nie ma. Dechel miał przywieźć części. Myśmy jeszcze wpuścili olej ze zbiornika, powyciągali filtry, założyli nową pompę, wlali świeży olej i maszyna by była praktycznie, no praktycznie była gotowa. No, a tak, jak nie ma z czego, to nie ma. No i ponownie to ja, tak, zbliżamy się już do końca zmiany, powoli. Przyszły części do 3CX-a. Mam nowe te śruby i to są śruby calowe, drobnozwojne. Do przykręcenia wału napędowego do tylnego mostu. Bo tam są założone jakieś zwykłe. No, także tu jest ładne samohamowne, cynkowane nakrętki. Tu są śrubki. I poduszki. I poduszki skrzyni biegów. Liczę, że ten kurier będzie wcześniej. Tak w sumie zajęliśmy się Merlo. O, poduszki skrzyni biegów. To jest coś takiego. Jakieś może światełko. O. I one polecą sobie. Polecą sobie, o, tam nad filtrem. Jest śruba. Na przelot. Tu skrzynię trzeba będzie lekko dźwignąć do góry. Jak to wszystko ładnie stanie na poduszkach, to nawet będzie korzystniej wypadnie kąt wału do mostu. Po prostu skrzynia pójdzie troszkę wyżej. No a pompa, jak widać, sobie siedzi tu. To będzie robione w poniedziałek. Dopiero, o, tam widać ten nowy wąż zakładany. No, także tak to wygląda. Wyłażę. Klient jeszcze zamówił wiązkę. Tą, którą tu jest, uharatana cała. Przyjdzie, zaczyna się na konstrukcję te tyczki. Co się da, popodpinamy. Pójdzie to wszystko do masztu. No, ja się teraz pewno już pod koniec dnia zabawię trochę w sprzątaczkę, bo tu się śmieci narobiło, rupieci, że za chwilę tu się nie przejdzie. Tutaj tak jeszcze pokażę, jak ładnie przyszła zapakowana szyba. Elegancko, w grubym kartonie, fajnie to zabezpieczone, przyjechała w całości, nie zbita. Także super ramsko. No, tu mam teraz części, które mi przyszły właśnie do 3CX-a. Tu są o-ringi do, podczas przy wymianie do, przy pompie będą wymieniane. Tu jest filterek hydrauliczny. Filterek hydrauliczny ten powrotny, który jest w zbiorniku. No i oczywiście filtr taki siatkowy na ssaniu, który też wypada, jak jest wymiana pompy, założyć świeżo. No, teraz jeszcze się tu dokopię, bo tu w tym kartonie jest pompa, zobacz jak to wygląda.